Jesteśmy na szóstym Eksodusie Młodych w Zamościu. Opuściliśmy pole namiotowe i udaliśmy się do Parku Miejskiego. Przywitał się z Państwem Małgorzata Godzisz, Szymon Chrześcijan i nasz gość specjalny tegorocznego spotkania, każdego spotkania, biskup diecezjalny Marian Rojek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam wszystkich, którzy są zakochani w Eksodusie Młodych i nie tylko. Zaczynamy od słów z listu do Rzymian, rozdział 10, werset 10. Jeżeli w sercu wyznasz i jeżeli w sercu uwierzysz i ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, osiągniesz zbawienie. Na początek chcemy poszukać odpowiedzi, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć ten cel. Co trzeba zrobić, żeby osiągnąć ten cel? Więc przede wszystkim pierwsza sprawa, to trzeba uwierzyć w Boże Słowo, w to, że Bóg do nas mówi i że Bóg nas kocha i że Jemu na nas zależy. Bo wtedy inaczej czytamy to Słowo, inaczej je przyjmujemy. Wtedy przejmujemy się tym, co do nas dociera. Dajemy pewną przestrzeń, wolność temu Słowu, bo ono nas pracowało, nas przemieniało, owocowało. To nie jest tak, że wpuszczamy jednym uchem i wypuszczamy drugim, bo nas temat nie interesuje, bo nie jesteśmy zainteresowani osobą, która to do nas mówi, ale właśnie, jeżeli kochamy Pana Boga, wierzymy Mu, to wtedy inaczej, głębiej przyjmujemy także te słowa. I skoro Jezus mówi, że do zbawienia potrzebna jest wiara, to o tę wiarę powinniśmy się modlić. Tej łaski Pan Bóg nikomu nie skąpi i jeżeli już ją żeśmy otrzymali, to nad nią trzeba pracować, o nią trzeba dbać, no i przede wszystkim trzeba z nią współpracować. To są jakby kierunki, formy działania i te obszary, które zapewnią nam potem także ten spodziewany owoc zapowiadany w tym usłyszanym Bożym Słowie. Księże biskupie, a jak taki młody człowiek jak ja może rozpoznać, jaką drogę dla Pan dla niego przygotował? Rozpoznać. Przede wszystkim myślę, że tak, to są jakby dwie płaszczyzny. Pierwsza sprawa to samemu trzeba pracować nad tym, żeby to rozpoznać i ku temu mamy łaskę, bo przede wszystkim najpierw sakrament Chrztu Świętego, sakrament bierzmowania, poszczególne dary, jakie otrzymujemy i w tym pomaga nam codzienna modlitwa, pomagają nam sakramenty Kościoła, pomaga nam słuchanie i czytanie Bożego Słowa, adoracja eucharystyczna, rozmowa z Bogiem. To jest ten wymiar niezwykle ważny, istotny, ponieważ to jest moja osobista decyzja, moja dojrzałość. Natomiast drugim obszarem to są przede wszystkim ludzie, to jest wspólnota, bo się zbawiamy wspólnie w Kościele. To jest ta wymiana darów i dlatego też Bóg dał nam i rodziców, dał nam wychowawców, dał nam prawdziwych duchowych mistrzów, dał nam kapłanów, katechetów, dał nam dobrych spowiedników, kierowników duchowych, dał nam świętych, bo święci nie są po to, żeby ich podziwiać i zachwycać się, ale także i przede wszystkim po to, żeby ich naśladować, żeby nimi żyć i żeby popatrzeć, że jak oni mogli, to ja też mogę odwzorować to ich życie, przyglądać się, w jaki sposób oni pokonywali pewne trudności, w jaki sposób dochodzili do swojej świętości, no i liczyć także, być przekonanym o tym, że w tej wymianie darów duchowych oni również o nas pamiętają, nas wspierają i podpowiadają, którędy iść. No a anioł stróż? To jeszcze anioł stróż jest, tylko go trzeba dobrze słuchać właściwie, co on do nas mówi. Umieć rozróżnić ten jego głos, bo przecież od dziecka się modlimy i myślę, że ci młodzi z Eksodusu chyba też, jakbym tak prawdziwie zapytał, kto z nich pamięta modlitwę Ojcze, Aniele Boże, stróżu mój, jestem przekonany, że wszyscy znają. Może troszkę by się krępowali przyznać, że mówią, ale nie na pewno by wszyscy mówili, że mówią codziennie, rano i wieczorem, Aniele Boże, stróżu mój. No to także i anioł. On jest po to dany nam, aby był pomocny ku zbawieniu. A więc to jest ta trzecia możliwość, o której powinniśmy pamiętać i z której powinniśmy zawsze korzystać. My jednak buntujemy się, układamy swoje życie po swojemu. Co trzeba zrobić, by w sercu właśnie uwierzyć, że Bóg wie lepiej, że ma dla nas lepszy plan? Dla mnie, dla księdza biskupa, dla Szymona i każdego, kto nas teraz słucha.
Problem polega na tym, że to wszystko się zaczyna od wątpliwości co do miłości, co do kochania. Proszę zauważyć, jak mocno i istotnie uderzył w ten punkt właśnie szatan u pierwszych rodziców. Jakby podważył to zaufanie, tę pewność, że Pan Bóg kocha, że Pan Bóg dokonuje i proponuje właściwe wybory dla człowieka. Jakby szatan podpowiada, żeby się zrodziła w człowieku pewna wątpliwość do wiarygodności tej miłości, jaką Pan Bóg ma w stosunku do nas. Jesteśmy tym zakażeni, żeśmy liznęli to, zasmakowali i to gdzieś z nami cały czas idzie. Proszę popatrzeć, ciągle to pokusa, czy rzeczywiście to jest droga Boża, czy tak Pan Bóg chce. Mnie się wydaje, że to jest inaczej. Jakby ta pretensja, że to jest ograniczenie mojej woli, a przecież Pan Bóg lepiej, stwarzając mnie, dając mi środki do zbawienia, pokazując tę drogę, wie, co dla mnie jest dobre, potrzebne w wymiarze wiecznym. Tak trudno jest nam to uwierzyć, że On nas kocha, ale wiarygodnością tej miłości i tym przekonaniem jest krzyż Chrystusa. Kto dotknął krzyża Chrystusowego, kto go zrozumiał, kto go przyjął, kto nim żyje, ten będzie starał się w swoim życiu iść wolą Bożą, odkrywać tę wolę i być jej całkowicie posłuszny. Ale to dopiero poprzez drogę krzyża, poprzez drogę cierpienia, poprzez dotknięcie tego, który do końca nas umiłował i wiarygodnie potwierdził, do czego jest zdolny Boży Syn, żeby człowieka przekonać, że Pan Bóg rzeczywiście pełni całkowicie kocha człowieka i chce to wszystko, co dla człowieka jest najlepsze. Choć my tego czasem nie rozumiemy. Mamy za krótki umysł, mamy słabe oczy, nam się wydaje, że na skróty będzie lepiej, a potem się okazuje, że skrót się kończy i jesteśmy zgubieni. A księże biskupie, czy może istnieje taki przepis? Prosty przepis dla młodego człowieka, jak zaufać Panu Bogu i gdzie odnaleźć odwagę, żeby zrezygnować z własnych planów, jakichś marzeń? Może zacznę od tyłu, rezygnować z własnych planów, marzeń. Myślę, że tu trzeba sobie zawsze stawiać pytanie, Panie Boże, czego Ty chcesz dla mnie? Co jest dla mnie dobre? Co jest zgodne z Twoją wolą? Że jeżeli my potrafimy przyłożyć swoją wolę do woli Bożej, to Pan Bóg tak to pokieruje, że z tego wyjdzie to dobro, które Pan Bóg dla nas przygotował i zamierzył. Potrzeba pokory. Potrzeba tego przekonania, tej świadomości, o czym mówiłem, że Pan Bóg mnie kocha. Tego też się musimy uczyć w relacjach do drugiego człowieka. Proszę popatrzeć, jak nam jest trudno uwierzyć drugiemu człowiekowi. Jak dzisiaj młodzi ludzie mówią o miłości, ale rozumieją to jako uczucie, kiedy miłość trzeba zweryfikować, sprawdzić poprzez trudność zmienienia swojego zdania, swojego punktu widzenia, żeby iść razem, nie obok siebie czy przeciwko sobie, wtedy doświadczamy, jakie to jest trudne, na czym polega prawdziwa miłość. My w relacjach ludzkich widzimy, jakie to jest trudne, ponieważ my za bardzo jesteśmy nastawieni na to nasze ego, na moją wolność, na samorealizację, na to, że wszystko ma się dostosować i dopasować do mnie, bo jestem przekonany, że ja to potrafię najlepiej, umiem i właściwie to ja o wszystkim decyduję. No i to jest pytanie, ta umiejętność tej pokory, prawdy, popatrzenia, gdzie jest moje miejsce w tym świecie stworzonym, w tych wszystkich sprawach, jeżeli umiem to zobaczyć, umiem zająć właściwe miejsce, to wtedy także łatwiej mi jest przyjąć ten Boży plan. Jak to robić? Proszę bardzo. To chyba trzeba zacząć od samego początku, to znaczy od codziennego rachunku sumienia. Kiedy zakończymy dzień, robimy rachunek sumienia, patrzymy i zobaczyć, powiedzmy, owoce swoich myśli, swoich słów, swoich czynów i zaniedbań. I zobaczyć, gdzie poprowadziła mnie moja wola, która sprzeciwiła się Bożej woli, która nie odpowiedziała na Boże przykazanie i wyciągać z tego wnioski. Umieć potem jakby tę naukę, tę mądrość dostosować do swojego życia. A my zapominamy, że historia jest nauczycielką naszego życia i dlatego w naszej historii ciągle powtarzamy te same błędy. Szukamy świadków, autorytetów, świętych ludzi, którzy powiedzieli tak Jezusowi. Gdzie ich znaleźć tak w życiu swoim codziennym? Jak powiedział papież Franciszek, tych przekonanych i przekonujących, że Jezus jest Panem i Zbawicielem. No to trzeba iść do okulisty, powiedzmy, żeby dobrze widzieć.
A kto ma czyste serce, to widzi wszystko czyste. Kto ma, powiedzmy, dobrą wolę, pozytywne nastawienie do drugiego, to widzi to całkiem inaczej, widzi piękniej, widzi szlachetniej. Przecież to jest stara rzecz, że na jedną i tę samą sprawę mogą być dwa zdania. Pesymista będzie zawsze widział fatalnie, bo będzie mu brakowało pół szklanki wody i z tego będzie niezadowolony. Optymista się cieszy, że jest połowa wody w tej szklance, a więc jest nadzieja, jest, powiedzmy, jakaś przyszłość, coś z tego można zbudować. I dlatego to jest to potrzebne, to optymistyczne spojrzenie z nadzieją na wszystkie sprawy, chociażby dlatego, że jest opatrzność Boża, że Pan Bóg, skoro mnie stworzył, to mnie kocha, to mi daje odpowiedni cel, odpowiednie środki i właściwie troszczy się o mnie. Ja tu nie jestem gdzieś zostawiony sam przeciwko sobie. To ja majstruję przy swoim życiu, ciągle coś psuję temu Panu Bogu, w tym On to naprawia, jak ten ogrodnik podkopuje, przycina, sadzi, wiąże, przewiązuje, szczepi, a tu ciągle gdzieś próbuje swoje jakieś ujścia znajdywać i wiem, że to nie są szczęśliwe rozwiązania, aż dopiero uznam, całkowicie przyznam się i stanę się, jak mówiła błogosławiona Teresa z Kalkuty, jak ten ołówek w ręku Pana Boga, że On mnie weźmie i mną zapisze pięknie moje życie. Kiedy ksiądz biskup powiedział Panu Bogu tak, i co się wtedy zmieniło? To jest tak, gdy chodzi o, podejrzewam, że chodzi o to tak dotyczące drogi kapłańskiej. Mm-hmm. Kiedy? To ono chyba dojrzewało, to powiedzmy proces nie był taki zdecydowany, że to było jak cięcie, tylko ja jakoś ciągle do tego dojrzewałem przez formę życia rodzinnego, potem zaangażowanie w ruch ministrancki, zaangażowanie lektora w ruch oazowy i ta świadomość, to pragnienie, one stawały się coraz żywsze, coraz piękniejsze, coraz mocniejsze i to przekonanie, że właśnie to jest ta droga. Potem mogłem palcem dotknąć, bo miałem wspaniałe przykłady kapłanów, prawdziwie świętych, gdzie ich znaleźć. Wszędzie są, proszę bardzo, tu jest święta, tu jest święty, tylko wy musicie w to uwierzyć i powiedzmy pomyśleć o tym, że chcecie i że jesteście święci. Bo tak myślimy, ja będę święty, to świętym się świętego ogłasza potem, to on z nieba nie spadnie, to się wypracowuje od samego początku, teraz się szlifuje, a potem jest tylko, powiedzmy, ten ostatni blask tej szmatki, ale to jest wypracowane przez całe życie, codziennie, każdego dnia, poprzez uczciwą pracę, poprzez solidne życie, poprzez modlitwę, pokonywanie tych wszystkich słabości, które mamy, oddawanie tego wszystkiego Panu Bogu. To jest zwyczajna droga do świętości. A problem polega na tym, że każdy ma swoją. I jak przystawimy, to nam nie pasuje, bo ten ma inaczej, tamten ma inaczej. A święci są trudni do współżycia. O, bardzo trudni. Proszę poczytać trochę życiorysów, zobaczyć, jakie były problemy z tymi wielkimi, świętymi siostrami zakonnymi. Tak to jest. Tak samo my jesteśmy trudni. Nie zgadzamy się, coś nam nie wychodzi. To wcale nie oznacza, że ja nie jestem święty, tylko że tu jest ta pewna umiejętność, także może i po to, żebyśmy się dogadywali, żebyśmy się docierali, jak te kamienie w rzece, żeby potem były piękne, gładkie, ale one potrzebują czasu, od gór aż do Bałtyku. Księże biskupie, a co zrobić, gdy młody człowiek rozeznał tu swoją drogę i nagle spadają mu kłody pod nogi, zaczynają się pewne trudności i nagle pojawia się myśl, a może to nie to, a może Pan Bóg coś dla mnie innego przygotował. A czego akurat tą myśl pesymistyczną? Właśnie wtedy niech będzie przekonany, że to musi być dobra droga, skoro się pojawiają trudności. Bo jakby było wszystko, powiedzmy, złe, niewłaściwie, niezgodne z wolą Bożą, to szatan nie będzie podkładał kłód. Po co? Niech człowiek idzie, bo on idzie w tym kierunku, który on chce. Ale jak się zaczynają problemy, tak jest, jakąś sprawą, jakąś rzeczą, to się trzeba zastanowić, dlaczego się to pojawia. A więc bo to może być dobry kierunek. Szatan, zły duch, dobrze, lepiej wie od nas i dlatego będzie próbował nam przeszkodzić, zniszczyć, popchnie nas, powiedzmy, coś zadziała, kogoś tu podkusi, wyleje i powiedzmy, żebyśmy się tym zajęli, a nie troszczyli się o całkowitą świętość, o zadowolenie, o szczęście, o utrzymywanie tego kierunku. Chce nas w tej drodze zatrzymać. Myślę, że warto także na to popatrzeć. Oczywiście to nie jest człowiek naiwny, żeby patrząc to nie widział też pewnych realiów, bo może być i odwrotnie, a więc to trzeba rozeznać właściwie, bo jak sam zawiniłem, jak położyłem skórkę od banana, powiedzmy, mi się nie chciało położyć do kosza, tylko rzuciłem, została na podłodze, powiedzmy, w kuchni wieczorem, bo szedłem spać i rano się na niej wywróciłem, no to chyba nie będę mówił, że powiedzmy, to coś jest dobry kierunek, tylko że to jest mój błąd i ja tutaj zawiniłem, a więc z tego trzeba też umieć wyciągnąć wniosek.
Podpowiedział nasz pasterz podczas 6. Eksodusu młodych, by Bogu mówić tak, szatanowi nie. Mówić Bogu potrójnie, tak w myślach, słowach i czynach. Jak właśnie powiedzieć, że chcemy iść za Jezusem, a potem w czynach to realizować? A skąd ja wiem jak? Normalnie żyć. Powiedzmy, mówię Panu Jezusowi, że tak i tak to realizuję. Powiedziałem Wam, że zrobimy to spotkanie dzisiaj, ten wywiad po mszy świętej i proszę bardzo, je realizuję. No i to jest ta zgoda pomiędzy słowem i pomiędzy czynem. A my się oczywiście cieszymy z tego faktu, no. że się udało zorganizować to spotkanie. I nie szukajmy, my robimy kombinacje, takie to wszystko, a to jest takie prościutkie, że stoimy zdziwieni, że to tak wygląda rzeczywiście. Taka jest miłość, taki jest Chrystus. To dziękujemy za tą miłość i spotkanie. Bardzo dziękuję. No też dziękuję i niech to owocuje z takim przesłaniem właśnie tej troski o świętość, to zaangażowanie, umiejętność rozeznawania tych duchów, które są. No i to, co mówiłem, ważna ta szkoła maryjna, od niej uczyć się tego fiat, tej zgody, tego tak, bo ona, tak jak matka, tak jak każda mama, potrafi dotrzeć do swojego syna, do swojej córki, wie, gdzie ma jakie słabości. Także ona tutaj nas wyćwiczy dobrze w tym, tej wierności, tak, dla Jezusa Chrystusa, dla Jego Kościoła. Dziękuję, szczęść Boże wszystkim, niech Pan Bóg błogosławi i Wam, i tym, którzy będą słuchali tego naszego tutaj spotkania, tej rozmowy. Niech ono przyniesie błogosławione owoce dla wszystkich. Szczęść Boże. Szczęść Boże.